Swoich sąsiadów znamy głównie z widzenia. Mijamy ich na schodach, na podwórku lub w pobliskim sklepie. Rada Osiedla nr 2 postanowiła to zmienić i od kilku lat organizuje integrację. 18 sierpnia na placu przy ulicy Konopnickiej, gdzie mieści się siedziba Rady, odbył się festyn pod nazwą Dzień Sąsiada. Impreza jest organizowana z myślą o integracji mieszkańców Starego Miasta. Zaczęliśmy znowu ten Dzień Sąsiada. Jest ten dzień bardzo dla nas ważny, bo ludzie się do siebie bardziej przybliżają, wymieniają się swoimi przepisami, ciastami, sałatkami. Każdy z nas przynosi coś tutaj, nie tylko Rada. Chciałabym, żebyśmy to kontynuowali co roku. Podczas wspólnie spędzonego czasu młode pokolenie może czerpać wiedzę i doświadczenie od starszych mieszkańców. Ale działa to w obydwie strony. Młodzież chętnie dzieli się ze starszyzną nowinkami technologicznymi i zdradza pomysły, jak współczesne rozwiązania wcielać w życie. Dzięki takim imprezom wzrasta także chęć do angażowania się w działalność na rzecz wspólnego otoczenia oraz rozwiązywania lokalnych bolączek. Bardzo mi przyjemnie widzieć uśmiechy na twarzach moich sąsiadów. Jestem też mieszkańcem tej dzielnicy i cudownie jest Państwa widzieć uśmiechniętymi w pełnym słońcu. Mam nadzieję, że zabawa będzie cudowna. Fajnie, że są takie inicjatywy, że Krystyna, Rada podejmują takie inicjatywy spotkań. No, chodzi o to, żebyśmy byli blisko siebie, żebyśmy się do siebie uśmiechali, żebyśmy się wspierali, żebyśmy byli jednym środowiskiem, żebyśmy czuli więź z sąsiadami, z miejscem, w którym mieszkamy. Mam nadzieję, że to spotkanie temu będzie służyło. Podczas festynu dzieci i dorośli mogli wziąć udział w grach i zabawach. Wśród konkurencji znalazły się rzut kaloszem i kołem do celu, przeciąganie liny, pokaz capoeiry oraz wyścigi w workach. Nie zabrakło poczęstunku w postaci kiełbasek z grilla, sałatek, ciast, waty cukrowej i popcornu. Jest tu bardzo fajnie, jest sporo osób, bawię się dobrze na Dniu Sąsiada, są konkursy, będą nagrody i można tutaj przyjść w każdej chwili. Są konkursy, jest jedzenie fajnie, fajnie się tu bawimy, jest dużo sąsiadów z osiedla. Jest fajnie, muzyka gra. Wspólna zabawa trwała przez kilka godzin. Przed laty spotkania mieszkańców przy muzyce były organizowane często, a w miejscowościach wiejskich nawet co tydzień. Wiele osób z sentymentem wspomina tamte czasy. Młodzi bawili się ze starszyzną, wszyscy się znali, szanowali i pomagali sobie wzajemnie w codziennych obowiązkach. Obecnie jesteśmy zaganiani, nasze życie dominuje praca, obowiązki i bardziej chronimy swoją prywatność. Czy jest gorzej? Po prostu jest inaczej. Czasy się zmieniły, jednak wydaje się, że dziś więcej osób jest samotnych, a zamknięci w czterech ścianach, z dala od sąsiedzkiego gwaru, prawdopodobnie woleliby wrócić do czasów, kiedy o życiu, polityce i nowym samochodzie Kowalskiego rozmawiano na pobliskiej ławce w gronie ścibskich sąsiadek.